Savage Gear jest marką, która kieruje swoje produkty do każdego wędkarza, tego początkującego i tego zaawansowanego. Podobnie jest z naszą największą nowością w historii, czyli ofertą kołowrotków spinningowych Savage Gear. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z spinningiem, oferujemy serię kołowrotków SG2. Chciałbym Wam zaprezentować kołowrotki, które są tak dobre, że są objęte 5-letnim okresem gwarancji, pomimo że jest to model podstawowy. Kołowrotki SG2 dostępne są w rozmiarach od 1000 do 4000, zatem bez problemu dobierzemy kołowrotek do łowienia pstrągów, okoni, szczupaków czy sandaczy. Ponadto kołowrotki w rozmiarach od 2500 do 4000 dostępne są z szybszą przekładnią, zatem łowienie boleni także nie będzie dla nas żadnym problemem. Jak w każdym kołowrotku Savage Gear, także w modelu SG2 w opakowaniu znajdziemy szpulę zapasową, w tym wypadku grafitową. Zarówno korpus, jak i rotor kołowrotka SG2 wykonane są z materiału GRC. Taki materiał jest wytrzymały, lekki, trwały i całkowicie odporny na korozję. We wnętrzu korpusu pracuje przekładnia Torque Shift One. Za tą płynność odpowiada także zestaw 6 łożysk kulkowych, w tym oczywiście łożysko oporowe. Prawdziwym ewenementem, jeżeli chodzi o tą klasę kołowrotków, jest zastosowanie w nim naszego opatentowanego smaru DuraGrease. Smar ten jest całkowicie odporny na parę wodną i wodę, a swoje właściwości zachowuje w zakresie temperatur od minus 30 do 160 stopni, czyli nie ma na ziemi miejsca, gdzie ten kołowrotek nie pracowałby w pełni płynnie. Dodatkowo smar jest całkowicie biodegradowalny. Następnym wartym wspomnienia elementem zastosowanym w przekładni tego kołowrotka jest układ Dynamic Line Management. Oznacza on dłuższy skok szpuli kołowrotka, co przekłada się na bardziej równe, gęstsze i twardsze nawijanie linki na szpulę kołowrotka. Napęd na przekładnie przekazywany jest za pomocą aluminiowej korby. Sama korba posiada miękki, wygodny uchwyt, który równie dobrze współpracuje z mokrymi, suchymi rękami, a nawet rękami w rękawiczkach. Kabłon kołowrotka jest wykonany z grubego drutu. Posiada również rolkę zapobiegającą skręcaniu linki w czasie nawijania. Nie zabrakło oczywiście zbijaka kabłonka. Jednym z następnych wyróżników tego modelu w swojej klasie jest zastosowanie aluminiowej szpuli. Szpula posiada rant nazwany Areolip, który posiada taki kąt, który minimalizuje opór linki w czasie jej wysnuwania w momencie wyrzutu. Przekłada się to oczywiście na dłuższy dystans tego wyrzutu. Pod szpulą pracuje hamulec systemu FCS1. Zastosowane są w nim tarcze z olejowanego filcu. Cały system jest bardzo wydajny i pozwala na bardzo wygodną dozowalność siły hamowania. Szpula wyposażona jest także w klips do linki T-Clip. Jak jego nazwa wskazuje, jest to klips w kształcie litery T. Jest bardzo wygodny do zapinania i jednocześnie dobrze trzyma linkę. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że kołowrotki dla początkujących spinningistów potrafią być ciekawe i potrafią być naładowane technologią.